Hej, cześć! Witam w świecie mrówek! Czy zastanawialiście się kiedyś, jak odróżnić królową od robotnicy, zbieraczkę od żołnierza? A może po prostu nie wiedzieliście, gdzie znajduje się Coxopleura? Po obejrzeniu tego filmiku wszystko stanie się jasne i już żadna część ciała mrówki nie będzie wam straszna. Zapraszam do oglądania! Świat mrówek. Subskrybuj. Jak każdy wie, mrówki należą do rodziny mrówkowatych, po łacinie formicine i nożętu błonkoskrzydłych. Dlatego ich budowa jest bliźniaczo podobna do np. żrąkowców czy gatunków z rodziny osowatych. Podobnie jak u pszczół, występuje podział na kasty, królowe, samce i robotnice. Tylko królowe są zdolne do składania jaj, ponieważ robotnice, które również są samicami, mają niedorozwinięte jajniki. Kasta robotnic dzieli się na podkasty, minor, media i major. Oczywiście nie u wszystkich gatunków są widoczne te kasty oraz u na przykład niektórych kamponotów nie ma minorów. Ale już u mrówek grzybiarek występuje jeszcze jedna kasta, nazywana minm, zajmująca się pielęgnacją grzyba. Możemy też wyróżnić supermajorów, lecz nie jest to pełnoprawna podkasta. Uznaje się, że są to mrówki większe od królowej. Cała kasta robotnic cechuje się silniejszymi żuwaczkami. I właśnie tutaj pada pierwsza nazwa. A więc, czym są żuwaczki? Jest to główny narząd aparatu gębowego znajdujący się na głowie mrówki. Dzięki niemu mrówki gryzą, jedzą czy chwytają różne przedmioty. Jest najbardziej rozwiniętym narządem na głowie tych owadów. Co ciekawe, istnieją mrówki zwane trapjaw ants, które trzymają swoje szczęki pod kątem 180 stopni, a ich żuwaczki mogą zamknąć się z prędkością nawet 300 km na godzinę. Takimi mrówkami są adetomyrma. Oprócz żuwaczek możemy wyróżnić także inne elementy budowy zewnętrznej mrówki. A są to m.in. odnóża, czyli mrówcze nogi. Służą one, nie zgadniecie, do poruszania się. W skład odnóża wchodzą biodro, krętarz, udo, kolano, goleń i stopa zakończona pazurkami. Oczywiście mrówki posiadają takich kończyn 6. Co ciekawe, kształt odnóża zależy od środowiska i kontynentu występowania. Jak się przyjrzymy, to jest pewna różnica między np. europejskimi a amerykańskimi odnóżami u mrówek. Ja, mając chociażby azjatyckie Nicobarensisy i południowe europejskie mesorki, widzę taką różnicę. Prawdziwymi sprinterami są srebrne mrówki po łacinie nazywane Cetaglyphis bombycina, potrafiące się poruszać z prędkością prawie 1 metra na sekundę. To tak, jakby człowiek przemierzał w 1 sekundę odległość 200 metrów. Niesamowite. Tak biorąc ogólnie, to wyróżniamy 3, a w zasadzie 4 segmenty, na które jest podzielona mrówka. Są to głowa, tułów, stylik i odwłok. Na głowie znajdują się żuwaczki, czyli jak już mówiłem, bardzo rozwinięty narząd w tym segmencie oraz oczy, które różne mrówki mogą mieć już różnie rozwinięte. Przy oczka są trzema punktami umiejscowionymi na głowie królowej. Ich funkcją jest odbieranie natężenia światła. Na głowie są umiejscowione czułka. Jest to jedna z charakterystycznych dla mrówek narządów, ponieważ przez ich zgnięcie możemy poznać, że to właśnie mrówka, a nie na przykład żronka, czy jakiś inny podobny owad. Dzięki nim mrówki czują feromony, nie zgubią się i poznają, że to siostra bądź przeciwnik. Przez pełnienie tak ważnych funkcji możemy dość często zaobserwować, jak mrówki go czyszczą. Dzielą się one na trzonek, biczyk i buławkę. Prócz tego głowa składa się także z nadustka, półka czułkowego, rowka czułkowego i zmarszczki okalającej. Kolejno przeanalizujmy tułów. To właśnie dzięki niemu możemy rozróżnić królową od robotnicy, bo czasem wielkościowo mrówki są niemal identyczne, jak na przykład u kartonówki. Królowe, jak widać, posiadają o wiele bardziej rozbudowany i umięśniony tułów niż robotnice, z racji iż kiedyś miały tam skrzydła potrzebne do lotu godowego.
Skrzydełka biorą się z tarczy, czyli elemencie tułowia przypominającej tak jakby łuskę, znajdującym się w środkowej części. U zaplemionych królowych możemy zobaczyć blizny po oderwanych skrzydłach. Miutacię wspomnianą pod początek odcinka koksopleurę, tu właśnie tuż pod tarczką się znajduje. Dodatkowo znajdują się tam elementy układu oddechowego nazywane tchawkami. Przez nie mrówki oddychają. Przechodzimy teraz z tułowia do odwłok, lecz by przejść musimy pokonać najpierw łącznik tych dwóch części, czyli stylik. Może on być jednosegmentowy, jak na przykład u Lasius N, bądź dwusegmentowy, jak u Maniki Rubidy. Ogólnie wszystkie mrówki z podrodziny Myrmicinae posiadają owy stylik. Daje im on większą swobodę w poruszaniu odwłokiem, a przecież to właśnie na końcu jego znajduje się żądło. Jak już mówimy o tym odwłoku, to jest on najważniejszym elementem u mrówek. Tutaj mieści się większość narządów wewnętrznych mrówki. Właśnie w odwłoku zachodzą procesy trawienia, znajdują się narządy rozrodcze, części układu krążenia, układu nerwowego i oddechowego. Dlatego mrówka jest w stanie przeżyć bez głowy, lecz bez odwłoka już nie. Odwłok jest bardzo delikatny, dlatego chronią go tergity, czyli segmenty odwłoka. Mrówki z podrodziny Myrmicinae posiadają żądło, lecz tylko u niektórych jest ono funkcjonalne. Myślę, że opisałem najważniejsze części ciała mrówki, bo też nie chciałem, by film wyszedł nie wiadomo jak długi oraz nie miałem zamiaru was nudzić. Oczywiście klasycznie zapraszam na fanpage Świat Mrówek, na martwy serwer na Discordzie, może wy go ożywicie, i do subskrypcji wraz z dzwoneczkiem i polajkowania, jeśli wam się oczywiście podobało. Także to wszystko. I co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!